No to na przykład w sytuacji tak otwartej dla wszystkich przechodzących, w momencie, kiedy ja mam tutaj otwarty bardzo ważny dokument, co mogę zrobić? Mogę się zaopatrzyć w tak zwany filtr prywatyzujący. Coś, co ochroni moje dane przed wzrokiem innych. Nikt nie będzie mógł zobaczyć z boku i pod kątem, co ja oglądam. Tylko ktoś, kto stanie akurat nade mną i będzie miał ten sam kąt widzenia, ale temu komuś mogę serdecznie podziękować i powiedzieć, ojej, no może przepraszam, ale nie teraz, tak? Zobaczcie. Jest filtr. O taki. Wygląda dość ciemno, prawda? Ale on ma specjalną technologię, technologię tak zwanych mikrożaluzji, które uniemożliwiają spojrzenie pod kątem, ale umożliwiają patrzenie na wprost. Zobaczcie. W tej chwili widać wszystko, bo mamy ekran na wprost, ale jak tylko zmienię ułożenie ekranu i ustawię je pod kątem, to z boku, właśnie z tego kąta, z którego ktoś będzie chciał zajrzeć, i z góry nie widać absolutnie nic. Nic. Musimy oczywiście sprawdzić, czy te filtry umożliwiają nam pracę na ekranie dotykowym. Ten akurat umożliwia. No i dalej, to już musimy tak wyczyścić ekran. W tym celu dostajemy jeszcze taką specjalną szmatkę. Wszystko musi być czyściuteńkie. No i układamy sobie filtr błyszczącą stroną do góry. Naklejamy sobie takie paski na przykład po bokach. O. Jeden. No i teraz właśnie on mi tutaj sam się już do góry podszedł. Zdejmujemy to niebieskie, zdejmujemy i to. Musimy sobie najlepiej ekran położyć. Dopasować. O. Ja to jestem ale zdolna dziewczynka. Proszę, Herzlich Willkommen. I w tej chwili nikt poza mną nie widzi tego, co będę robiła. Oczywiście ekran dotykowy działa, wszystkie funkcje są zachowane, a ekran jest chroniony przed wzrokiem ciekawskich.